Witajcie kochani. Znowu przyszło mi nagrywać w nocy, więc wybaczcie moje zmęczenie, ale dzieci nie odstępują mnie na krok. Mam wam do pokazania dwa pudełka I Love Box i Big Glossy. Zacznę sobie od I Love Box. Tutaj mam pudełko standard. Jeden produkt już zaczęłam testować, także coś będę mogła Wam na jego temat powiedzieć. Pudełko jest o wartości łącznej jakieś 120-130 zł w zależności na jakie promocje byśmy trafili za cenę 70 zł z przesyłką. No i tak. Pierwszy produkt to balmi, pomadka do ust w kształcie jak widzicie takiej kosteczki. Wygląda to fajnie. W składzie jest niestety rozczarowanie mikroplastikami, fenoksyetanolem, który jest niebezpieczny w ciąży, bo normalnie myślę, że nie musimy panikować. No i tyle mogę na ten temat powiedzieć. Dostałam zapach jakiejś wiśni albo czereśni. No. Kolejny produkt... To żel pod prysznic firmy I Love English Rose. No i co? Pachnie mi to taką trochę brzoskwinką. A niby to jest angielska róża. No, ale znowu jak patrzę na składy tej firmy, to po prostu padam i dziwię się, że coś takiego jest dopuszczone do sprzedaży. Patrzcie, na drugim miejscu jest Sles. Od trzeciej liniki zaczynają się mikroplastiki, disodium ETA, benzofenone 4, czyli to jest ten filtr przenikający, chemiczny, bardzo groźny. Jego się mamy właśnie wystrzegać. Co tu dalej mamy? No, jakby tego z lesu było mało, to jeszcze tutaj mamy SLS, a co by tam, dowalimy detergentów. Lepiej może tym auto umyć, a nie swoje ciało. No tragedia, naprawdę tragedia. Jest tego tutaj 360 ml, czyli dość dużo. No ale naprawdę. To jest jak detergent do czyszczenia powierzchni, a nie do ciała. Sorry. Kolejny produkt. Firma na komi, bardzo fajna. Mamy tutaj skrup do ciała. Taki kawowy, klasyczny. Mi się wydaje, że już taki był. Chyba tak. Też był frappe. No, skład jak najbardziej naturalny. Tym się szczyci ta firma. 200 gram. Jedyne, do czego mogę się doczepić, to opakowanie, które jest totalnie niepraktyczne. Pod prysznic. No, nie wiem, gdzie bym to miała włożyć, żeby to nie namokło, żeby się szybko nie zepsuło. Musiałabym to przesypać, ale to już jest robota. Ja nie lubię się ciaćkać. Niemniej jednak wierzę w dobroć tego peelingu. Tu mamy 15 ml takiego masełka z Go Nature Emolion. Może używać cała rodzina. Noworodki pewnie też. Skład jest jak najbardziej naturalny, bardzo fajny. No, szkoda, że taka mała ilość, ale to jest produkt bardzo przydatny. I można używać na usta, ręce, stopy, ciało, twarz, włosy, wszędzie. Ok, i ostatni produkt. NKD, SKN, jest to coś w rodzaju samoopalacza, ale nie brudzi. Właśnie ten produkt testowałam. Można używać na twarz i na ciało. Jest tego 250 mg. Jest to taki balsam budujący opaleniznę. I ja do takich produktów sceptycznie podchodzę praktycznie wolę ich nie używać do tego się przekonałam skusiłam i jestem po prostu w szoku nie dość że działa po dwóch użyciach było widać różnicę piękną opaleniznę no i skład jest jak na taki produkt powiedziałabym bardzo dobry no bo zaczyna się od aloesu potem mamy glicerynę Czyli dwa pierwsze produkty są takie nawilżające, kojące. Mam też takie wrażenie, właśnie bo troszkę spaliłam sobie kark na słońcu, że właśnie ten produkt załagodził mi objawy takiego oparzenia. Potem co, co my tu mamy? Byłoby się do czego przyczepić, bo jest silikon. Co tu jeszcze mamy takiego złego? No, na końcu disodium etta i fenoksyetanol. Ale jeżeli ten fenoksyetanol jest na samym końcu, jego to musi być bardzo malutko. Także ja bym się nie obawiała tego produktu. No i. Mogę Wam potwierdzić, że działa i na pewno sobie kupię. Dokupię sobie, bo nie wiem, użyłam go trzy razy, a bardzo dużo go tutaj ubyło. To mogę polecić z czystego serca. Dobra, to było pudełko standard. Teraz sobie polecimy z pudełkiem premium. No i już szczerze Wam powiem, że jestem trochę rozczarowana ilością tych kosmetyków w pudełku. Nie przekłada się to jednak e, na ich wartość czy tam na ich dobroć, bo składowo tutaj e, wychodzą wszystkie w miarę w porządku. No tylko tych produktów powinno być pięć. A tego, mimo że jest podwójny, nie zaliczyłabym jako pięć produktów, tylko... Mm, jako czwarty. Brakuje mi tu jeszcze czegoś. No ale i tak wartość tego pudełka wynosi około 190-200 zł. No i co tutaj mamy? Taki duży peeling do ciała firmy Bide Girl. No i tutaj jest totalnie naturalny ten produkt. Już wam pokażę skład. Nie ma się do czego doczepić. Jest tu wszystko w porządku. Mm, produkowany w Polsce, 220 gram. Zapach jest jak dla mnie za słodki, ale myślę, że nie będzie mi to jakoś specjalnie przeszkadzało. Kolejny peeling. Szkoda, że znowu peeling w jednym pudełku. Jest to firma Alchemy. No i tak. Tutaj coś mi się w składzie nie podobało, ale nie było jakoś wysoko, tylko. Aha, w drugiej linijce od końca jest mikroplastik. Niestety. A wiem, że firma Ceniona, więc totalnie nie rozumiem, co ten mikroplastik tutaj robi. No, oprócz tego, jest to, jest to bardzo dużo substancji naturalnych. Także, no nie wiem, może ten mikroplastik jakoś nie wpłynie na resztę produktu, skoro jest tak daleko. Kolejny produkt firma Organic Life. I też trochę nie rozumiem zachwytu tą firmą, bo już w drugim produkcie tak samo widzę mikroplastik. Gdzie on tutaj jest? No, też druga linijka od końca. Nawet nie wiem, czy tutaj nie było dwóch mikroplastików. Dobra, już nie będę się doszukiwać, bo mm, pozostały skład tak samo jest. Perfekcyjny. No, ale jeżeli to jest drogi produkt, polecany jako naturalny, no to szczególnie będę na to patrzeć i nie mogę się z tym zgodzić, jeżeli tutaj jest mikroplastik. No. No i co? Jest to serum botaniczne na wilżenie. W 100%, w 100 wegański. No i co? Tyle mogę powiedzieć na temat tego produktu. No i tu firma Go Nature. Tak jak w pudełku standard, jest to masełko, multifunkcyjne emolio. I jeszcze tutaj mamy taki olejek nawilżający. Może być i do masażu, i do kąpieli na twarz, ciało, włosy. Na pewno to są dobre. Produkty i u noworodka nie bałabym się ich używać. No i co? I to by było wszystko z tych pudełek. Jak się Wam podobały? Warto było kupić, czy może jednak nie? Czekam na Wasze komentarze i zabieram się do nagrywania pudełka ze standardową zawartością Big Lossy. Do usłyszenia!